idą na górę. Ci, którzy są jeszcze... Uzgodnić, jak będziemy wołać Świętego Mikołaja. Dobrze? Tak. Słabo. Słabo, nie słychać. Jeszcze raz, głośniej. Święty Mikołaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam was, kochane dzieci. Jak tak licznie was dużo się tutaj zebrało. A ja jechałem na takich saniach z góry, na jeleniach, z nieba. Bardzo się cieszę, że was tak dużo tutaj widzę. A wy czekaliście na Świętego Mikołaja? A czemu czekaliście na Świętego Mikołaja? Święty Mikołaj przyszedł do dzieci w katedrze lwowskiej. 6 grudnia chrześcijanie tradycji zachodniej obchodzą dzień jednego z najukochańszych świętych, świętego Mikołaja. Wiele wydarzeń charytatywnych w parafiach odbyło się w czasie tego święta. Nie był wyjątkiem i Lwów. Święty Mikołaj, jeden z najbardziej czczonych świętych chrześcijańskich, zwany tajnym daroczyńcą, odwiedził dzieci w katedrze lwowskiej. Jak zawsze, dzieci nie mogli się doczekać spotkania z niebiańskim dobroczyńcą. Przed jego pojawieniem się dzieci prosiły jego wstawiennictwa podczas wspólnej Eucharystii. Potem nadszedł długo oczekiwany moment, w którym każdy mógł osobiście podejść do świętego Mikołaja, zademonstrować swoje zdolności twórcze i otrzymać prezent. Przyszedł do nas święty Mikołaj ze słowem dobrej nowiny i oczywiście z prezentami dla wszystkich grzecznych małych dzieci. Parafianie są szczególnie wdzięczni księdzu Ryszardowi Umańskiemu, proboszczowi parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Częstochowie oraz wszystkim dobroczyńcom, którzy pomagali świętemu Mikołajowi sprawić radość dzieciom z całego dekanatu lwowskiego. A propos, ty również możesz być świętym Mikołajem na co dzień. I mówimy święty Mikołaj. Przyjdź jeszcze raz. Święty Mikołaj. I daj nam prezenty. I daj nam prezenty. A za prezenty?